Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Potop zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Selmy Lagerlof pod tytułem Tętniące serce. Czyta Artur Zajkiewicz. Część pierwsza. Tętniące serce. Aż do późnej starości opowiadał zawsze Jan Anderson ze Skrołyki, o onym dniu, kiedy to przyszła na świat córka jego. Wczesnym rankiem wybrał się po akuszerkę i kobiety do pomocy. Potem zaś całe przedpołudnie, a nawet kilka godzin od wieczerza, przesiedział na klocu w drewutni i czekał, czekał, czekał bez końca. Deszcz lał jak z cebra, chociaż Jan siedział właściwie pod dachem. To pryskała na nim woda, przenikając przez szczeliny w dachu i ścianach, także że wiatr miótł raz po raz strugi i niby z wiadra chlustał przez pozbawione drzwi wejście do szopy. Nie wiem, czy jest taki, co by sądził, że cieszę się z tego dzieciaka. Mruczał i kopał niewielki stos polan nogami, tak że rozlatywały się aż po dziedzińcu. Jest to największe nieszczęście, jakie mi się mogło przygodzić. Pobraliśmy się dlatego tylko, że nam się sprzykrzyło służyć u Eryka z fali, jako parobek i dziewka i wiecznie na innych pracować. Własne graty mieć chcieliśmy i dach własny i koniec. O dzieciach ani nam się nie śniło. Zasłonił twarz rękami i westchnął żałośnie. Oczywiście pluta i długie, przykre czekanie popsuło mu humor, ale nie były to istotne przyczyny smutnego nastroju. Jan miał powody ważne i żałość jego była uzasadniona zupełnie. Muszę pracować codziennie od rana do wieczora. To się rozumie. Ale miałem dotąd przynajmniej noce spokojne, teraz zaś smarkacz zacznie wrzeszczeć i nawet w nocy nie skończą się moje utrapienia. Gdy sobie to uświadomił, poczuł w sercu rozpacz wielką. Odjął ręce od twarzy i załamał je tak gwałtownie, że trzasnęły wszystkie stawy. Wszystko szło dotąd jako tako, bo Katarzyna mogła, tak jak i ja, pracować przez cały dzień. Teraz będzie musiała siedzieć w domu i piastować Bachora. Wbił wzrok wszarzający już prostokąt podwórza i wydało mu się, że widzi snującą się powolnym krokiem koło domu śmierć głodową, która szuka, którędy by wejść. Tak, tak, zawołał i celem wzmocnienia swej argumentacji zaczął bić pięścią po klocu. Tak, tak. Powiadam tylko tyle, że gdybym był wiedział, jakie będą skutki tego wszystkiego, Odmówiłbym stanowczo Erykowi z falli, który mi pozwolił pobudować się na jego gruncie. A w dodatku podarował stare belki. Tak, byłbym stanowczo odmówił i został do śmierci w stajennej komórce we falli. Czuł mówiąc to, że wyrzuca słowa straszne, ale nie miał ochoty cofać ich. A niech by się coś przydarzyło, zaczął znowu i miał właśnie wyrazić życzenie, by dziecko spotkał tak czy owak jakiś przypadek. Gdy nagle uszu jego doleciał krzyk malca, urwał nagle w pół słowa. Było to jakby piszczenie kurczęcia przenikające przez ścianę i Jan nie mógł już teraz wypowiedzieć swej myśli. Drewutnia przybudowana była do chaty i ile razy natężył słuch, zawsze dochodziło go owo piszczenie. Jan oczywiście dorozumiał się zaraz, co to takiego, i siedział przez długi, długi czas niemy i bez ruchu, nie objawiając ani radości, ani strapienia. Naraz wzruszył ramionami i powiedział: No, nareszcie przyszło na świat, teraz więc mi chyba na miły Bóg pozwolą wejść do izby i ogrzać się trochę. Ale ta ulga nierychło stała się jego udziałem i musiał znowu czekać z godziny na godzinę. Deszcz lał ciągle z tą samą gwałtownością, wiatr wzmógł się jeszcze, a mimo, że był to koniec sierpnia, zimno przenikało go jakby w listopadzie. Na dobitkę wszelkiego złego przyszła Janowi teraz do głowy myśl, która go zasmuciła i rozgoryczyła jeszcze bardziej. Uczuł, że wszyscy nim pogardzają i mają za nic. W izbie, nie licząc akuszerki, znajdują się trzy zamężne niewiasty, mruknął do siebie. Mogłyby się też pofatygować, albo przynajmniej jedna z nich przyjść tu i powiedzieć mi, czy to córka, czy syn. Przyłożył ucho do ściany i przekonał się, że na kominie rozpalają duży ogień. Potem zobaczył, że kobiety czerpią wodę ze źródła, ale żadna nie zwróciła nań najlżejszej uwagi. Znowu zakrył twarz dłońmi i zaczął żałośnie kołysać się w tył i naprzód. Mój drogi Janie Andersonie, mówił do siebie, czegóż ci nie dostaje i gdzie twa wina? Czemuż wszystko idzie ci w życiu kulawo i czemuś zawsze taki przygnębiony? Ach, dlaczego żeś to nie pojął ładnej, szykownej dziewczyny, ale ożenił się z Katarzyną, starą dziewką od krów Eryka z Strapienie przejęło go na wylot, a nawet spadło kilka łez, przeciekając pomiędzy palcami. Czemuż to? pytał dalej. Dobry mój Janie, tak niewiele sobie z ciebie robią we wsi i czemu wszystkim przed tobą dają pierwszeństwo? Wiesz dobrze, że bywają równie biedni jak ty i niesprawni w robocie ludzie, a przecież nikogo nie spychają tak na szary koniec jak ciebie. Czegóż ci tedy nie dostaje, drogi Janie Andersonie? Pytanie to zadawał sobie Jan często, a zawsze zupełnie daremnie. Stracił całkiem nadzieję otrzymania na nie odpowiedzi, ale rozważając swe właściwości przekonał się, że nie było nigdzie żadnego wielkiego braku. Nic innego tedy nie mógł wymyślić. Tylko to, iż najwyraźniej Bóg i ludzie byli dlań niesprawiedliwi. Powziąwszy to przekonanie, odjął ręce od twarzy i spróbował przybrać minę wyzywającą. Gdy przyjdzie czas, że ci pozwolą wrócić do twego domu, Janie, powiedział do siebie, to ani jednego spojrzenia nie rzucisz na twe dziecko, ale pójdziesz prosto do ogniska i zagrzejesz się. Albo może lepiej by było zaczął znowu po prostu wstać i iść. Teraz, kiedy sam wiesz, że wszystko minęło, nie potrzebujesz tu dłużej wysiadywać. Otóż wstań, idź i pokaż Katarzynie i tamtym kobietom, że jesteś panem na własnych śmieciach. Właśnie zabierał się wstawać z kloca, gdy zjawiła się w otworze drewutni gospodyni z falli. Skłoniła się przed nim ślicznie i poprosiła, by przyszedł do izby i zobaczył swe dziecko. Jan był tak źle usposobiony, że nie ruszyłby się na pewno z miejsca, gdyby nie to, że zaprosiła go sama gospodyni z falli. Wstał naturalnie, zaraz i poszedł za nią, nie objawiając jednak żadnego pośpiechu. Ze wszystkich sił starał się naśladować minę i ruchy Eryka z Falli w chwili, kiedy zbliża się do urny wyborczej na ratuszu, aby złożyć w niej swą kartkę. Powiodło mu się to doskonale i wyglądał zupełnie tak samo poważnie i chmurnie. Proszę wejdź, Janie powiedziała gospodyni i otwarła przed nim na i drzwi sama zaś usunęła się na bok, by wszedł pierwszy. Od pierwszego spojrzenia przekonał się, że w izbie wszystko było ślicznie wysprzątane i umiecione. Dzbanek z kawą stał na skraju komina, by płyn przestygł nieco a stół pod oknem zastawiony był filiżankami gospodyni z falli oraz zasłany śnieżystej bieli obrusem. Katarzyna leżała w łóżku, zaś dwie przybyłe z pomocą niewiasty stanęły pod ścianą, tak by dobrze mógł się przyjrzeć całemu urządzeniu izby. Przy stole stała akuszerka i trzymała na rękach tłumoczek. Mimo woli przyszło na myśl Andersonowi, że wszystko tak wygląda. Jakby on tu był pierwszą osobą. Katarzyna patrzyła nań przychlebnie, jakby się pytała, czy jest z niej zadowolony. Oczy wszystkich obecnych były na nań zwrócone, czekali najwyraźniej, by im udzielił pochwały za trud, jaki sobie zadali, by stancja miała wygląd odświętny. Jakże jednak trudno radować się, gdy cały dzień przesiedziało się w drewutni, zdziembło na kość i gdy człowieka po prostu diabli biorą. Jan nie mógł pozbyć się miny Eryka z fali i nie mówiąc nic stał pośrodku izby. Widząc to postąpiła ku niemu akuszerka, ale krok ten postawił ją w bezpośredniej bliskości Jana, albowiem rozmiary izdebki były bardzo małe. Proszę się przyjrzeć swej córeczce powiedziała podając mu powijak. Jest to dziecko jakich mało. Biedny Jan trzymał teraz w rękach coś ciepłego, miękkiego, uwiniętego. W kilka chustek spośród których wyzierała maleńka, pełna zmarszczek buzia i skurczone drgające ciągle rączyny. Stał zmieszany i zadawał sobie pytanie, co ma uczynić z ową rzeczą, którą mu położono na ramieniu. Zadumał się nad tym, ale nagle uczuł jakby pchnięcie tak silne, że on sam i dziecko oboje zadrżeli. Ciosu tego nie zadał mu nikt z obecnych, to pewne. Nie wiedział tylko, czy punktem wyjścia było owo maleństwo. Czy może stało się to w nim samym i skierowało się ku dziecku? Nie mógł w żaden sposób rozwikłać. Bezpośrednio potem zaczęło mu tak mocno bić i tętnić serce, jak nie zdarzyło mu się od kiedy żył na świecie. Nie było mu już teraz zimno. Nie czuł żalu, goryczy, ni smutku. Ale przeciwnie: wszystko wydawało mu się bardzo dobre i piękne. Niepokoiło go tylko, że nie rozumie, Dlaczego w piersi jego w ten sposób puka, bo w ciągu całego dnia nie tańczył ani nie biegał, ani nie wspinał się na wysoką górę. Proszę, połóżcież tu dłoń, powiedział do akuszerki. Wydaje mi się, że serce moje bije jakoś niezwyczajnie. Prawda? Bicie serca nie lada, odparła. Czy się to zdarza często? Nie, dotąd nie zdarzyło się jeszcze, zaręczał Jan. Przynajmniej nie miałem dotąd tak silnego ataku. — Czy się czujecie źle, Janie? Czy was co boli? — Nie, nie, nic mi nie dolega — odrzekł. A nie wiedziała, co to ma znaczyć i powiedziała. — Tak czy owak muszę zabrać dziecko. Ale Jana oponowało nieznane mu dotąd uczucie i nie chciał oddać dziecka. — Zostawcie mi je — prosił. Kobiety musiały w tej chwili coś wyczytać w jego spojrzeniu — Albo usłyszeć w głosie coś, co nastroiło je radośnie. Akuszerka uśmiechnęła się kątami ust, a pomocnice roześmiały się w głos. Jak to, ja nie? — spytała. Czyż nie kochaliście dotąd nikogo na świecie do tego stopnia, by serce wam doń biło gwałtownie? Nie, odrzekł szczerze. Pojął teraz nagle, co wywołało tak silne bicie jego serca. Ale mało tego zrozumiał w tej chwili, czego mu dotąd brakło w życiu. I co było powodem wszystkich utrapień. Oto nie można przecież uważać za człowieka, jak należy, tego, którego serce nie bije żywym tętnem ani z bólu, ani też z radości. Klara Fina Guleborga Następnego dnia Jan ze skrołyki stał przez kilka godzin z rzędu pod domem, trzymając na ręku swą córeczkę. I tym razem czekał długo. Ale sprawa przedstawiała się już zgoła inaczej niż wczoraj. Miał towarzystwo to też. Ani się gniewał, ani smucił. Trudno powiedzieć, jak miłego doznawał uczucia, przyciskając do piersi małe, ciepłe ciałko dziecka. Przyszedł do przekonania, że dotąd nawet dla siebie samego był twardy, nieprzychylny i zły. Teraz zaś przepajała go radość i szczęście niewysłowione. Nie miał pojęcia, że można doznawać owego szczęścia przez to jeno, iż się kogoś kocha z całego serca, z całej duszy swojej. Stał pod domem u samych drzwi z pewnym naturalnie zamiarem. Miała się stać w tym właśnie miejscu rzecz ważna, a nawet decydująca. Od samego rana wysilali się oboje z żoną na wyszukanie imienia dla dziecka. Rozstrząsali sprawę bardzo gruntownie i długo. Zastanawiali się nad każdym z możliwych imion, ważąc wszystko, co przemawiało za lub przeciw, ale nie mogli dojść do żadnego rezultatu. Na koniec powiedziała katarzyna: Nie ma innej rady, tylko musisz stanąć z dzieckiem pod domem i uważać na przechodzące mimo kobiety. Pierwszą, jaka się pokaże, spytaj o imię, i to imię właśnie, czy będzie proste, czy pańskie, damy naszemu dziecku. Ale domostwo leżało na uboczu, z dala od drogi. Prze to nie zdarzało się wielu przechodniów. Ba! często nie pokazał się nikt przez cały dzień. Dnia tego mgła przysiadła góry, nie padał jednak deszcz i nie wiał wiatr, przeciwnie nawet. Zrobiło się dosyć parno. Gdyby nie to, że Jan trzymał na ręku swą córeczkę, niezawodnie dawno by stracił nadzieję zobaczenia przechodnia i rzekłby sobie po prostu: Mój Janie Andersonie. Pamiętaj, że iż dom twój stoi z dala od ludzkich osiedli nad jeziorem Duwneńskim w kotlinie Askaladarny i że tutaj w pobliżu jest tylko jeden folwark, jak się patrzy. Poza tym zaś mieszkają jenorozsiani po cudzych gruntach komornicy, rybacy i łatacze sieci. Skąd, żeby się tu wzięło pańskie imię dla twej córki, a podłego nie weźmiesz przecie? Ale sprawa dotyczyła jego córki. Prze to nie wątpił, że w końcu powiedzie mu się, Byle tylko czekał cierpliwie. Spozierał ku jezioru i nie zważał wcale na pustać wokoło. Nie chciał brać w rachubę dziczy tej zapadłej kotliny. Wszakże może się zdarzyć, że spodoba się jakiejś wytwornej damie z niedalekiej huty dówneńskiej przeprawić się na tę stronę jeziora. Jan pewny był nawet, że musi to nastąpić i to umyślnie z powodu jego córeczki. Dziecko spało przez cały czas, Mógł wtedy stać pod drzwiami, jak długo mu się podobało i na jak długo starczyło mu cierpliwości. Gorzej było z Katarzyną. Nie mogła sobie dać rady i raz po raz pytała, czy kogo nie widać. Jej zdaniem nie powinien już dłużej wystawać, bo dziecku mogło się stać coś złego. Patrzył w kierunku wierchu Storn snipy, wychylającego się stromą ścianą spośród lasów brzozowych i poletków. Pól Askaladarneńskich. Co wyglądał na potężną basztę forteczną, pilnującą, by nie dotarł do doliny ktoś niepożądany. Mogło się zdarzyć, że jakaś wykwintna dama, podziwiająca ze szczytu okolice, w drodze powrotnej zabłądzi i znajdzie się blisko jego domku. Uspokajał tedy, jak mógł, Katarzynę. Nic nie zagrażało ani jemu, ani dziecku. A że stał już tak długo, to przecież może postać jeszcze trochę. Ni śladu człowieka dostrzec nie mógł, ale coraz to większej nabierał pewności, że skądś przyjdzie rada, byle tylko jeszcze trochę poczekał. Nie mogło się stać inaczej. Czyżby się zdziwił, gdyby nagle zjawiła się pośród lasu, poszywającego stoki gór królowa w złotej karecie, po to jeno, by córeczce jego nadać swe imię? Minęła znowu dobra chwila, a Jan zaczął miarkować, że nadchodzi wieczór. Trudno więc było czekać dłużej na dworze. Katarzyna spoglądała co moment na zegar wiszący na ścianie i wołała, by wracał, bo późno. Jeszcze małą chwilkę, zaczekaj odrzekł Jan. Właśnie widzę kogoś w dali. Przez cały dzień mgła wisiała nad światem, teraz jednak słońce przejrzało przez nią i ozłociło promieniami dziecinę. Nie dziw mi się wcale, że chcesz spojrzeć na małą, zanim pójdziesz spać. Powiedział jan do słońca: Warto popatrzyć na takie dziecko. Ani słowa, warto. Słońce wydobyło się całe z chmur i rzuciło snop czerwonej poświaty na dziecko, jana i cały domek. Aha, widzę, że chcesz mej córce być ojcem chrzestnym powiedział znowu jan. Słońce nie dało bezpośredniej odpowiedzi, tylko jeszcze jaśniej zabłysło. Potem zaś przysłoniło się znowu welonym chmur i znikło. Znowu rozległo się wołanie Katarzyny. Czy był kto? Słyszałam, że mówiłeś do kogoś. Nie mogę czekać dłużej, wracaj do domu. Teraz już mogę wrócić. Zgodził się i zaraz wszedł do izby. Zdybałem pewną znakomitą damę, ale śpieszno jej było bardzo, zaledwo ją mogłem pozdrowić, i zaraz się oddaliła. Szkoda, czekaliśmy tak długo, narzekała Katarzyna. Czy jednak spytałeś ją o imię? Może ci zabrakło czasu? Spytałem. Miała na imię Klara Fina Guleborga. Tylem się dowiedział. Klara Fina Guleborga? zawołała katarzyna. To przecież zbyt pańskie imiona dla naszej córki. Ale nie sprzeciwiała się. Jan przeraził się tego, co mu się przydarzyło, i zdziwił się swej śmiałości, iż sięgnął tak wysoko, by słońce brać za ojca chrzestnego dla swej córki. Ale trudno, ile razy brał na ręce swe dziecko, coś się z nim działo, i stawał się zgoła innym człowiekiem. Chrzest. Kiedy małą umiano zawieść na plebanie, a potem do kościoła, dla chrztu, zachował się ojciec jej Jan w sposób tak głupi, że go omal nie zwymyślała żona własna i rodzice chrzestni, i to ostatnimi słowy. Mieli ją do chrztu trzymać Eryk i żona jego, gospodarstwo z Erykowa wzięła dziecko na ręce i siadła do bryczki, a Eryk szedł obok piechotą, kierując koniem. Pierwszy kawałek drogi aż do huty dówneńskiej był tak zły, że nie można tego było w ogóle nazwać drogą, To też Eryk wioząc niechrzczone dziecko nie zaniedbał środków ostrożności. Jan przyglądał się bacznie przygotowaniom do drogi. Sam wyniósł dziecko z izby i oddał gospodyni, a nikt lepiej nadeń nie wiedział, w jak pewne je oddaje ręce. Eryk z w powożeniu był równie zaufania godny, jak w każdym innym uczynku swoim. Wiedział to Jan doskonale. Erykowa z fali urodziła siedmioro dzieci i wychowała, o czym Jan równie dobrze wiedział. Przeto nie miał najmniejszego powodu do obaw ani żadnych wątpliwości. Kiedy jednak odjechali, a on, straciwszy ich z oczu, poszedł na ugorzysko Eryka z motyką, uczuł nagle strach wielki, a niepojęty zgoła. Cóż by się stało, gdyby nagle koń Eryka spłoszył się i poniósł? Albo gdyby proboszcz upuścił dziecko w chwili odbierania go z rąk chrzestnej matki? Albo gdyby gospodyni z owinęła dziecko w taką ilość różnych chustek, że po przybyciu na plebanie okazałoby się, iż zostało zaduszone? Jan powtarzał sobie po kilka razy, że bardzo to głupio z jego strony bać się i trapić bez powodu, gdy ma za rodziców chrzestnych swego dziecka ludzi tej miary, co Erykowie z falli. Ale strach nie dał się odpędzić i za chwilę tak go schwycił, że nie mógł ścierpieć. Odrzucił motykę i, jak stał w roboczej odzieży, udał się prosto na plebanie. Dla pośpiechu obrał drogę na przełaj poprzez góry i maszerował co siły w nogach. Eryk Falli wjeżdżając w obejście gospodarskie plebanii, natknął się, jako na pierwszego człowieka, na Jana Andersona ze skrołyki. Jest to rzecz wprost nieprzyzwoita, by rodzice byli obecni podczas chrztu swego dziecka w kościele. Toteż Jan spostrzegł zaraz niezadowolone miny rodziców chrzestnych, gdy zobaczyli, że przyszedł. Eryk nie skinął nań wcale, wyprzęgając konia, by mu pomógł i dokonał tego sam. Podobnie też, nie zwracając nań uwagi i nie rzekłszy słowa, gospodyni z fali uniosła dziecko w górę i przebywszy niewielki kawałek podwórza weszła do plebańskiej izby czeladnej. Czując, że chrzestni nie chcą go widzieć, nie śmiał Jan zbliżać się do nich. Kiedy jednak mijała go gospodyni, posłyszał dolatujący z chustek pisk młodego kurczęcia. I przekonał się, że dziecka nie uduszono w drodze. Powinien był teraz wracać prosto do domu. Niestety zbudziła się w nim zupełna pewność, że proboszcz upuści dziecko na ziemię, a przeto nie mógł odejść, ale przeciwnie chciał uczynić, co trzeba, by zapobiec złemu. Czekał przez chwilę na podwórzu, potem podszedł ku plebanii i wszedł na ganek. Najgorszy nietakt, jakiego się dopuścić może ojciec dziecka. To kiedy zjawia się osobiście u plebana, a sprawę pogarszał tu jeszcze fakt, że Jan miał takich kumotrów jak Eryka z i jego żonę. Kiedy się tedy wśliznął nieśmiało do kancelarii proboszcza podczas świętego obrządku w brudnym odzieniu roboczym i nie było możliwości pozbycia się go, oboje rodzice chrzestni postanowili uroczyście po powrocie do domu zwymyślać Jana porządnie za ten uwłaczający im postępek. Chrzest odbył się jak należy, bez najmniejszego przypadku. A Jan nie miał żadnego usprawiedliwienia dla swego nierozumnego czynu. Przed samym też końcem otwarł cichaczem drzwi i wyśliznął się na ganek. Widział na własne oczy, że i bez niego wszystko szło pomyślnie. Po chwili ukazał się w progu Eriks z wraz z żoną swoją. Chcieli przejść do izby czeladnej, gdzie leżały chustki, z których gospodyni wymotała dziecko, udając się do kancelarii. Erik poszedł przodem i otwarł przed żoną drzwi. W tej jednak chwili wypadły z wnętrza dwa młode koty, naganek i skłębiły się tuż pod nogami idącej, tak że się potknęła, i straciwszy równowagę uczuła, iż pada na ziemię. Błyskawicznie przemknęło jej przez myśl. Upadnę wraz z dzieckiem i zgniotę je ciężarem własnym. Tego nieszczęścia nie zapomnę przez całe życie. Ale w tej chwili pochwyciły ją czyjeś silne dłonie i przytrzymały. Gdy się obejrzała, zobaczyła, że przyszedł jej z pomocą Jan ze skrołyki, który przystanął tuż obok wejścia, jakby wiedział, że będzie tutaj niezbędnie potrzebny. Zanim gospodyni z przyszła do siebie ze strachu i zdobyła się na słowo, Jan znikł gdzieś. Przybywszy z mężem do domu, zastała go na ugorzysku z motyką, Pracującego za wzięcie. Po zapobieżeniu nieszczęściu uczuł taki spokój ducha, że wrócił niezwłocznie do domu w najweselszym nastroju. Ani fali, ani jego żona nie uczynili mu żadnej uwagi z powodu niestosownego zachowania się podczas obrzędu chrztu. Przeciwnie gospodyni zaprosiła go uprzejmie na kawę, mimo że był ubrany jak do roboty i zachlapany gliną przy pracy na rozmokłym jesienną porą gorzysku. Szczepienie. Kiedy miano szczepić córkę Jana ze skrołyki, nie sprzeciwiano się wcale, by był obecny przy tym obrzędzie. Zwłaszcza, że głośno chęć tę wobec wszystkich wyjawił. Szczepienie odbyć się miało pewnego wieczoru w sierpniu i kiedy Katarzyna wyruszyła z domu, zmierzch już padał gęsty. To też rada była, że ma kogoś przy sobie w drodze trudnej przez doły rowy i płoty wiodącej. Dzieci szczepić miano w domu Eryka z fali a Erykowa roznieciła na kominie ogromny ogień, by było jasno. Na stole, gdzie kościelny miał dopełniać swych czynności, świeciła się jeno mała łojówka, przeto to ognisko wcale zbyteczne nie było. Mieszkańcy Skrołyki zauważyli, podobnie jak i inni przybysze, że izba czeladna dzisiaj jaśnieje światłem niezwyczajnym, a toli tym ciemniejsza wydała się czerni na dworze, stojąca niby nieprzenikniony mur tuż za ścianami. W takich warunkach rozmiary izby czeladnej stały się jakby mniejsze niż zazwyczaj. Z czerniowej wynurzały się co chwila pod oknami kobiety z dziećmi na rękach i drzwi otwierały i zamykały się raz po raz. Malce nie mieli więcej nad rok życia, to też wszystkie przynoszono zamatulone w chustki, niby naręcza bielizny. Kobiety rozwijały swe maleństwa, a po wszystkich kątach piętrzyły się chustki, szale i okrycia. Matki zdejmowały też z maleństw barchanowe sukienki i rozluźniały tasiemki przytrzymujące koszulki, aby prędko odsłonić górną część ciałek w chwili, gdy kościelny zawezwie do stolika. W izbie panowała dziwna cisza, mimo że mnóstwo w niej było krzykalskich. Malcy gapili się na siebie wzajem i sprawiało im to widocznie taką przyjemność, że całkiem zapomnieli o wrzasku. Matki trwały również w milczeniu, by lepiej słyszeć, co mówi kościelny, rozmawiający przez cały czas z wszystkimi. Wielka to dla mnie przyjemność, mówił, gdy mogę chodzić od wsi do wsi całego okręgu i szczepiąc patrzeć na tyle ślicznych malców. Przypatrzmyż się, tedy temu roczniakowi, zali wytrzyma porównanie z innymi. Był on nie tylko kościelnym, ale zarazem nauczycielem i od czasów niepamiętnych mieszkał w parafii. Szczepił on już matki, uczył je, asystował przy ich konfirmacji, był świadkiem ślubów, a teraz oto szczepił dzieci. Po raz pierwszy zatknęły się dzisiaj malcy z owym człowiekiem, który w całym ich późniejszym życiu odgrywać miał tak wielką rolę. Z początku wszystko szło pomyślnie. Jawiła się jedna matka po drugiej, siadała na krześle przy stole i trzymała dziecko w ten sposób, by światło padało na obnażone lewe ramię maleństwa. Kościelny rozmawiając ciągle czynił trzy sakramentalne nacięcia na białej lśniącej skórze, a dziecko nie wydawało nawet okrzyku. Potem matki podchodziły ku ognisku i trzymały malców przez pewien czas w bliskości ognia, by szczepionka należycie zaschła. Czyniąc to, myślała każda o tym, co usłyszała od kościelnego i radowała się opinią, jaką wydało dziecku. Rozpamiętywała z lubością, iż uznał je za zdrowe, dorodne i prorokował, że stanie się jej pociechą, pomocą w gospodarstwie i że wyrośnie na równie dzielnego człowieka, a może dzielniejszego jeszcze niż dziadowie i pradziadowie. Wszystko odbywało się sprawnie i cicho, aż do chwili, gdy przyszła kolej na katarzynę ze skrołyki. Gdy usiadła na krześle z Klarą, mała zaczęła się bronić, objawiając najwyższą niechęć. Krzyczała i trzepała rączkami, mimo że kościelny przemawiał do niej łagodnie i przymilnie i mimo usiłowań matki chcącej ją uspokoić. Opanował ją jakiś dziki strach, tak że katarzyna musiała odejść na bok i ciszyć małą, a tymczasem zaszczepiono tłustego wielkiego chłopca, który zniósł tę operację, nie wydawszy wcale głosu. Katarzyna wróciła ponownie ku stolikowi, ale Klara natychmiast rozpoczęła swój poprzedni występ, i o szczepieniu nie mogło być mowy. Mała rzucała się tak, że kościelny ani razu nie był w stanie dotknąć nożykiem jej ramienia. Klara była ostatnim niezaszczepionym jeszcze dzieckiem w całej izbie, i Katarzyna wpadła w bardzo zły humor z powodu niewłaściwego zachowania się swej córki. Nie wiedziała też, co czynić i rozglądała się wokoło, gdy nagle wystąpił z ciemności koło drzwi stojący Jan. Wziął małą na ręce, a Katarzyna wstała z krzesła, by mu zrobić miejsce. – Ano, spróbuj – powiedziała. – Może tobie powiedzie się lepiej? W głosie jej przebijało nieco pogardy, gdyż nie uważała pod żadnym względem za coś lepszego od siebie podrzędnego, odprawionego ze służby parobka Ery Kasfalli, który został jej mężem. Zanim Jan usiadł, zrzucił kaftan i oto pokazało się, że korzystając z ciemni, zawinął wysoko lewy rękaw koszuli. Wyciągnął ku kościelnemu nagie ramię i powiedział, że rad by się też zaszczepić. W ciągu całego życia raz tylko był szczepiony, a niczego się tak nie obawiał, jak ospy. Ujrzawszy nagie ramię, Klara uspokoiła się w jednej chwili i patrzyła na ojca z uwagą niezmierną, rozwierając szeroko mądre swe oczy. Przyglądała się bacznie, jak kościelny robił trzy nacięcia na ramieniu, które podchodziły krwią. Wodziła spojrzeniem z jednego na drugiego, i zmiarkowała, że ojcu nic się złego nie stało. Gdy Kościelny skończył operację, Jan zwrócił się doń i powiedział. Teraz dziecko uspokoiło się całkiem, może by spróbować raz jeszcze. Kościelny w istocie spróbował jeszcze raz i rzecz powiodła się nad spodziewanie. Klara patrzyła na nożyk tnący jej skórę z miną skupioną i mądrą i nie wydała ani jednego krzyku. Kościelny milczał również, gdy zaś skończył, powiedział do Jana: Jeśli uczyniłeś to, Janie, tylko dlatego, by uspokoić małą, to mogliśmy udać, że zapuszczamy szczepionkę. Wystarczyłoby to, jak sądzę, całkiem. Jan mu przerwał i rzekł: O nie, nie, panie kościelny, nie udałoby się to na pewno. Nie ma na świecie drugiego takiego dziecka. Nie można tej małej okpić. Nie można w nią wmówić czegoś, co nie jest rzetelną prawdą. rocznica urodzin W dniu, w którym Klara ukończyła pierwszy rok życia, ojciec jej pracował znowu na ugorzysku Eryka Svalni, przekopując motyką lepką glinę. Kopał i usiłował przypomnieć sobie, jak to się działo wówczas, kiedy nie miał jeszcze nikogo, o kim by mógł myśleć podczas pracy w polu. Wówczas, kiedy serce w piersiach jego nie umiało jeszcze bić mocno, kiedy nie tęsknił wcale i nie odczuwał żadnego niepokoju, Dziwne, że człowiek może żyć w ten sposób, rzekł głośno i uczuł wielką dla siebie samego pogardę. Tak, w tym cała rzecz, ciągnął dalej. Choćbym był tak bogaty, jak sam Erik Falli albo tak silny jak Borje, który tam opodal kopie w polu, niczym by to było wobec tętniącego serca, które żyje w piersi mojej. Spojrzał w stronę, gdzie pracował Borie, osiłek wielki, który podołał dwa razy lepiej każdej pracy niż on, i szpaliła mu się po prostu w rękach. Ale gdy tak patrzył, wydało mu się, że Borie dziś nie robi tak sprawnie i nie dokonał tyle, co zazwyczaj. Obaj robili u Eryka swali na akord, a Borie odstawiał zawsze dwa razy tyle, co Jan. Ale zazwyczaj kończyli pracę razem, a dzisiaj dziwnym trafem Borie nie tylko go nie prześcignął, ale został daleko w tyle za słabszym nierównie Janem. Jan chciał co prędzej wrócić do swej córeczki, to też wkładał w robotę cały wysiłek, do jakiego był zdolny. Tęsknił dziś do niej dużo więcej jeszcze niż zazwyczaj, a przy tym nie schodziło mu z myśli, że dziecko bywa wieczorem śpiące. To też może zasnąć, zanim zdąży wrócić z roboty. I na nic będzie wszystko. Gdy skończył pracę, zauważył, że Borję doszedł ledwo do połowy zagona, co nie zdarzyło się dotąd nigdy, chociaż od dawna już pracowali razem. Zdziwiło to Jana do tego stopnia, że podszedł do Boriego. Borie stał w głębokiej jami i usiłował wyważyć łopatą wielką, zbitą grudę ziemi na wierzch. Trafił przypadkiem na kawałek szkła i skaleczył się dotkliwie w stopę. Nie mógł wdziać buta, więc łatwo zrozumieć, jak strasznie było mu naciskać łopatę okaleczałą bosą nogą, a inaczej nie chciała wchodzić w glinę przerosłą kamieniami. Daj lepiej spokój, powiedział Jan. Nie, muszę skończyć, odrzekł Borie. Nie dostanę żyta od Eryka z falli, zanim skończę ten zagon, a nie mam już w domu ani szczypty mąki. A no? To dobranoc, powiedział Jan. Borye nie odrzekł nic. Był tak zmęczony i znękany, że nie mógł się zdobyć na zwyczajne nawet pozdrowienie. Jan doszedł do końca pola i nagle zatrzymał się. Cóż stąd przyjdzie twej córce, że przyjdziesz do niej w rocznicę urodzin? Rzekł sam do siebie. I bez ciebie dobrze jej. A Borie ma w domu siedmioro dzieci, których nie może wyżywić. Czyż zniesiesz, by głodowały, a sam pójdziesz bawić się ze swoją Klarą gullą? Wrócił do Boriego, stanął obok niego i jął się ostro roboty. Ale był już zmęczony własną pracą, przeto nie szło mu sporo i zmierzch już zapadł, zanim skończyli zagon. Klara śpi już od dawna, pomyślał Jan, odrzucając łopatę. Dobranoc, powiedział Boriemu po raz drugi. Dobranoc i dzięki za pomoc, odrzekł Borję. Zaraz pójdę po obiecane żyto. Odpłacę ci to niedługo, Janie, możesz być pewny. Nie chcę zapłaty. Dobranoc. Jak to? Zdziwił się Borję. Nie chcesz nic za swą pracę? Od kiedyż to stałeś się tak wspaniałomyślny? Eh, to tylko dziś. Jest to bowiem rocznica urodzin mojej małej, rzekł Jan. Tak? I dlatego to pomagałeś mi w kopaniu? Właśnie dlatego i jeszcze z innego powodu. Dobranoc, Borie. Jan oddalił się szybko, aby nie być zmuszonym wyjawić owego drugiego powodu. Czuł, że powie, świeżbiał go o język, by powiedzieć. Dzisiaj rocznica urodzin Klary Gulli, a także rocznica urodzin mego serca. Dobrze się stało, że do tego nie doszło, bo Borie byłby niewątpliwie sądził, że Jan dostał bzika. Dzień Bożego Narodzenia Kiedy małej klarze minął rok, wziął ją Jan Anderson w Dzień Bożego Narodzenia ze sobą do kościoła na nabożeństwo. Żona uczyniła wprawdzie uwagę, że dziecko jeszcze za małe jest, by je brać ze sobą na tak uroczysty obchód i że może się zachowywać równie niewłaściwie jak wówczas podczas szczepienia. Ale Jan postawił na swoim tym łatwiej, że nie sprzeciwiało się to wcale przyjętym zwyczajom, i nie było rzeczą niewłaściwą iść do kościoła z dziećmi, choćby były nawet całkiem małe. Wczesnym tedy rankiem w Boże Narodzenie wybrali się mieszkańcy Skrołyki w drogę, wyruszając wraz z Klarą Gullą z domu już o piątej z rana. Niebo przesłaniały chmury i ciemność panowała głęboka, ale powietrze było łagodne, niezwykle nawet łagodne, a przy tym ani śladu wiatru, co się często zdarza w tych okolicach przy końcu grudnia. Droga wiodła zrazu wąskimi miedzami dzielącymi pola lub ścieżynami pośród zagajników a Darnejskiej kotliny. Potem wędrowcy musieli piąć się stromą percią, zawianą śniegiem, biegnącą po upłazie Snipy, a dopiero poza tym rozpoczynała się jaka taka droga. Wielki dwupiętrowy dwór we fali połyskiwał światłem. -Bowiem w każdym oknie płonęły świece i wydawał się idącym jakby latarnią morską, przy której blasku dotarli z niejakim zresztą trudem do domu Boriego. Tam napotkali kilku sąsiadów, którzy poprzedniego wieczoru przysposobili sobie pochodnie i teraz przyświecali w drodze. Do nich przyłączył się jan z Katarzyną. Każdy, kto miał pochodnie, szedł w małej grupce znajomych. Przeważnie wszyscy milczeli, ale panował nastrój wesoły. Wydawało się wędrownikom, że są jak królowie czy mędrcy ze wschodu, zdążający do żłóbka przy blaskach cudownej gwiazdy, by oddać pokłon nowonarodzonemu. Wydostawszy się na linię lasów, cała gromada musiała przejść koło wielkiego skalnego bloku, który swego czasu pewien gigant mieszkający we Frykerudzie rzucił na kościół sfarcjoeński w sam poranek Bożego Narodzenia ale kamień przeleciał szczęśliwie ponad wieżą kościelną i spadł bez szkody na upłaz snipy. Gdy idący zbliżyli się, skała ta leżała jak zawsze spokojnie, ale wszyscy wiedzieli, że tej nocy podniosła się nad ziemię uniesiona w dwunastu złotych filarach i że pod nią trole olbrzymi diabły urządzały sobie uczte, pijatyki i tańce aż do świtu. Nie zaliczało się wcale do przyjemności przechodzić wczesnym rankiem w samo Boże Narodzenie koło tego kamienia i jan zerkał raz po raz ku katarzynie chcąc się przekonać czy trzyma dziecko mocno u piersi katarzyna szła pewnym krokiem spokojnie jak zawsze i rozmawiała półgłosem z sąsiadką ani jej w głowie było myśleć o niebezpiecznym miejscu w jakim się właśnie znajdowała znaleźli się pośród lasów wysokopiennych prastarych, wytrzymałych na burze jedli. Pochodnie rzucały błyski na ich czerwone filary, na olbrzymie czapy ze śniegu zwieszające się z koron, a temu, kto umiał patrzeć, nasuwała się nieodpornie myśl, że pośród nich stoją przyczajone postać jedli na się biorące trole, złe olbrzymy, ludziom wrogie, patrzące złośliwie pod śnieżnych kołpaków i wysuwające pazury z białych rękawic. Póki stały spokojnie, pół biedy jeszcze było. Ale któż mógł wiedzieć, czy się nie spodoba któremuś sięgnąć długą grabą i porwać człowieka? Mniejsze od dorosłego wyplątałby się jakoś z Bożą pomocą. Ale Jan słyszał często, że trole mają upodobanie do małych dzieci, a im mniejsze, tym im się podobają bardziej. Wydało mu się, że Katarzyna postępuje lekkomyślnie i nie dość mocno trzyma dziecko. Niewielka to była sztuka dla Olbrzyma sięgnąć pazurzastą łapą i wyrwać jej klarę. Jan nie śmiał jednak odbierać jej dziecka tutaj, w tym niesamowitym miejscu. Właśnie to mogło rozgniewać potwory i pobudzić je do napaści. Już i bez tego zaczęło coś trzaskać, szumieć i szeptać górą, tam gdzie wisiały śniegowe czapy, jakby giganty wyciągały członki i zbierały się do ataku. Jan nie miał odwagi pytać innych, czy widzą i słyszą to, co on, bo właśnie owo pytanie mogło rozgniewać potwory i wprawić je w ruch. Nie wiadomo, czym je rozgniewać można. Subskrybuj kanał wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.